Dlaczego właściwie szukamy tych grzybów w nocy? Dlatego, że muchomor zebrany podczas pełni najlepiej działa. Wiesz, dlaczego w szkołach uczą, że muchomory są trujące? No, bo są trujące. Tak naprawdę są halucynogenne. Czyli nie są trujące? Niektóre może i są trochę trujące, ale przede wszystkim są halucynogenne. Czyli chcesz zjeść muchomora? Dokładnie tak. A to nie jest niebezpieczne? Przygoda, która nie jest niebezpieczna, przestaje być przygodą. W przypadku, gdyby pan znowu nabrał chęci gdziekolwiek i z kimkolwiek o mnie mówić, proszę sobie przypomnieć tę sytuację. Co mówi? Myślę, że to pojął. Myśli pan? Proszę go zdjąć. Mordercy. Martino, pod sem. Podejdź tu, Martino. Co będziemy robić? Odlep mu tę taśmę. Dziękuję. Proste. Kim pan jest? Proszę, niech mnie pani rozwiąże. Najpierw proszę powiedzieć, kim pan jest. Kimś, kogo związano i wrzucono do wody, więc rozwiążcie mnie. Andreo, jak myślisz, jacy ludzie kończą na dnie zapory? Myślę, Martino, że tacy, którzy umoczą się w każdym świństwie. Zdecydowanie najczęściej to jacyś źli ludzie. Pomoc! Ratunku! Stando! Wytrzymaj, idę do ciebie! Co to za herbata? To zwykła herbata grzybowa. Co, ona niedobra? Dobra. Doskonała. Wyborne. Sama zrobiłaś? Siedziała sama? Nie powinno to zaropieć, bzdura.
Wiedziałaś, że jestem tu, Jaruna. Widziałaś, że rozgrzewałem igłę zapalniczką. A nie powinien pan włożyć tam tej nitki? Jesteś jaka chytra. Nie złatwania raz ciebie, panienko. Kto tu właściwie mieszka? To dom mojego ojca. Zwykła herbata, grzybowa. Powiecie nam w końcu, co się wydarzyło na tej drodze? W chwili obecnej jeszcze nie. Zakłóciłoby to przebieg śledztwa. To pan jest z policji? Standa nie, ale ja tak. W ciągu 48 godzin nie wolno wam o tym nikomu powiedzieć. W przeciwnym wypadku wszystko będzie użyte przeciwko wam, zrozumiano? Zrozumiano. To niech mi pan powie, czemu pan na niego tak głupio spuścił ten samochód? Gdyby tu nie było tak płytko, to pański koleś byłby dawno martwy. Martino? To ty? Otec. Ojciec. Cześć, wujku. Martina i ja jesteśmy tutaj. Wyobraź sobie, co mi się przydarzyło. Jakiś facet mnie zatrzymał, wyciągnął z samochodu i odjechał. Więc postanowiłem iść dalej i przy zaporze znalazłem ten samochód. Włączcie telewizor. Jest tam wywiad ze mną. Co tu się dzieje? Kto to? Tego pana związali i chcieli wrzucić do zapory. A my go wyłowiłyśmy. Dzień dobry. Kto zbił okno? To był pan z policji, który prowadzi dochodzenie. Pewnie wpadł na jakiś pomysł i musi coś załatwić. Myślę, że będziemy musieli poważnie porozmawiać. To teraz ładnie usiądziemy do stołu. I ten pan nam wszystko ładnie wyjaśni. Proszę pana, ja wierzę, że pan umie latać. Tylko proszę wziąć pod uwagę, że jest mgła. Jak pan wystartuje, to nie będzie pan mógł wylądować. Ja nie chcę wylądować, chcę latać. Wujku, nie stój pod tym dachem. Jak skoczy, to spadnie na ciebie. Idźcie przynieść jakąś siatkę, pierzynę czy coś. Nie gapcie się. Ja nie skoczę. Polecę. Jak ptak. Jak drapieżny ptak. Jak orzeł. Ty kretynie. Dziś ukradziono mi samochód, rozbito szybę. I jeszcze teraz musiałem spotkać takiego gówniarza jak ty. Boże, za co mnie tak karzesz? Co ja komu zrobiłem złego? Ręka. Zanim wyjadę do Meksyku, zrobię coś wspaniałego. Coś, co zmieni życie wielu ludzi. Ale nie wiem co. Nic mi nie przychodzi do głowy. To cudowne. Czujesz to? Drzewo? Kolego? Wiesz, że jesteś całkiem sympatycznym człowiekiem, tak? Dzięki.
Jo, aha! No. Ale tak to są. Tak to powinieneś powiedzieć od razu. Co, no nie, ale to nie tak, jak myślisz. No mnie tak napadło, pomyślałem, żeby zaraz ci to powiedzieć. Miałeś poczucie, że nikt z tobą nie rozmawia, bo nie jesteś sympatyczny. Chciałem cię pocieszyć. Nie musisz mówić wszystkiego, co pomyślisz. No tak, na to nie wpadłem. Racja. Nie muszę mówić tego, co myślę. Fakt. To jest fakt. Przed chwilą jsem siedział we więzieniu. Jeszcze przed chwilą siedziałem w więzieniu, teraz siedzę tutaj, z wami. Z wama. Siedzi pan tutaj. A właściwie to mógł pan być martwy, mordercy. Możesz mówić do mnie na ty. Siedzisz tutaj. A właściwie mogłeś być martwy, mordercy. Tak bym był martwy. Czemu miałbym być martwy? Nie przeszkadzałoby to panu? Chyba by mi to przeszkadzało. Ale co mógłbym na to poradzić, gdybym był martwy? Racja. Może odrodziłbyś się jako ptak i mógł latać? Albo ktoś przemyciłby mnie jako kurczaka w ciężarówce. Co takiego? Musisz im powiedzieć, co się stało. W 99 robiłem pewien interes.